Cześć, hey kochani, witajcie w nowym podcaście dla mężczyzn. Dziś czas na mega, mega ciekawy temat. Wiecie, dlaczego tak wiele związków nie wychodzi? Wiecie, czemu ciągle coś się chrzani? Już Wam mówię. Między innymi dlatego, że nawzajem nie wiemy, czego potrzebujemy, nie znamy swoich potrzeb. Kobiety nie mają pojęcia, na czym zależy mężczyznom, a mężczyźni natomiast w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, czego my, kobiety, potrzebujemy. Jesteśmy od siebie zupełnie inni, więc i nasze potrzeby są bardzo, ale to bardzo e, zróżnicowane, inne. Myślę, że mądrość w tym wypadku polega na tym, by zanim wejdzie się w związek, zanim zaangażuje się ktoś w relację, e, nauczy się tych różnic, pozna świat tej drugiej strony. A naprawdę mamy mnóstwo materiałów, z których możemy się uczyć. Niektórzy myślą, że kobietom to najbardziej zależy na pieniądzach, że za tym to pójdą na koniec świata, że bogactwo jest najważniejsze. Inni natomiast sądzą, że one chcą mieć jakiegoś przystojniachę i że to wystarczy. Ani jedno, ani drugie nie jest tym, co powala, tak naprawdę. Pieniądze są ważne, ale szczęścia związkowi nie dadzą. To samo uroda, wygląd, który swoją drogą przeminie szybciej niż nam się wydaje. To, co w mężczyźnie jest najpiękniejsze, to, co urzeka i sprawia, że porządna kobieta czuje się przy nim bezpiecznie, chce za nim iść i uzna jego przywództwo w rodzinie, to pokora, która objawia się tym, że on klęka przed Bogiem, buduje z nim silną relację. To przeświadczenie, że on wie, że sam nie jest Bogiem, że jest ktoś, kto jest ponad nim, komu on podlega. To warunkuje sposób, w jaki on się zachowuje, jakich wyborów dokonuje, czym się w życiu kieruje, jakie w ogóle ma priorytety, czym się zajmuje oraz jak kobietę będzie traktował. To jest po prostu coś bezcennego, a szczególnie w tym bezbożnym świecie. Sprawy finansowe są ważne, z wyglądu też druga osoba musi się podobać, ale to tamto sprawia, że facet tak prawdziwie imponuje wartościowej kobiecie. Taki mężczyzna, gdy w małżeństwie pojawią się trudności, a pojawią się prędzej czy później, on nie zniknie, nie spakuje się i nie powie, do widzenia albo nawet nic nie powie, tylko uklęknie przed Bogiem i przyzna się do słabości. Boże, nie daję rady, jest ciężko, ale będę walczył. Nie poddam się, wskaż drogę, ślubowałem i jej i nie opuszczę. To jego pokora właśnie pozwoli mu przyznać się do pewnej porażki, do pewnej słabości, a następnie wstać na nogi i zawalczyć o to małżeństwo o rodzinę. Także taki facet absolutnie na wagę złota. Teraz czas na to, by przyjrzeć się kobiecej naturze, temu, jak ona w ogóle funkcjonuje oraz czego ona tak naprawdę potrzebuje, by czuła się kochana i spełniona w relacji z mężczyzną. Ogólnie w dziedzinie płciowości mamy zderzenie dwóch światów, zupełnie innych od siebie. Świat kobiecy to świat uczuć, relacji, pragnień, marzeń, tęsknot i nadziei, nastawionych na trwałe więzi, ale również znajdują się w tym świecie pewne opory, pewne lęki, zahamowania czy też blokady psychiczne. Natomiast drugi męski świat składa się między innymi z fizycznego nastawienia na silne, doraźne doznania. Nieznajomość tych różnic, innych oczekiwań, powoduje późniejsze, różne nieporozumienia, więc naprawdę warto zapoznać się z potrzebami i działaniem psychiki kobiecej i męskiej. Paniecek Polikowski opisując cechy kobiecej natury często zaczyna od pierwszej podstawowej cechy, jaką jest uczuciowość. To właśnie uczucia odgrywają niezwykle ważną rolę w jej życiu, a już szczególnie w relacji damsko-męskiej. Kobieta niejako myśli sercem często ocenia daną sytuację na podstawie stanu własnych uczuć. To on decyduje o widocznym na zewnątrz nastroju kobiety, jej humorze, a nawet nastawieniu do życia i poczucia sensu. Dlatego bardzo ważne jest, by jej mężczyzna potrafił zatroszczyć się o stan jej uczuć. Pan Jacek Pulikowski często mówi, że kobieta powinna nauczyć swojego męża jej własnego sposobu przeżywania uczuć. On musi poznać prawdę i rzeczywistość jej świata, który jest zupełnie inny, diametralnie inny od tego, w jakim żyje on sam. Kolejna cecha kobiecej duszy to silne pragnienie miłości. Mąż czy chłopak musi wiedzieć, że wręcz parę razy na dzień powinien zapewniać ją o miłości, o tym, jak bardzo mu na niej zależy. Jest taki żart, że kobieta była niezadowolona, że jej mąż nigdy nie mówi jej, jak bardzo ją kocha, a on na to, że no przecież już powiedziałem na ślubie i nie odwołałem. Igzde. Wy, mężczyźni, nie musicie rozumieć tej naszej potrzeby. Po prostu się tego nauczcie, żeby codziennie o tym przypominać i mówić, a zobaczycie, co się wydarzy. Można to robić na różne sposoby właśnie przez słowa, ale też przez gesty, aktywne słuchanie, wspólne wypracowywanie rozwiązań, jakichś problemów, przytulanie czy zdobywanie je ciągle na nowo. Poczucie bycia kochaną buduje w kobiecie takie poczucie bezpieczeństwa, które jest konieczne, by rozwijać z nią dobrą relację. Co pewien czas pojawia się w niej pytanie czy ja jestem kochana i w przypadku gdy ona w danym momencie nie znajduje na nie odpowiedzi, zaczyna się złościć i irytować. No tak po prostu funkcjonujemy. Istotną kobiecą cechą jest też jej wielozadaniowość, Kobieta potrafi wykonywać parę czynności naraz, w tym samym czasie gotować obiad, zajmować się dzieckiem, przygotowywać pranie, w dodatku rozmawiać z przyjaciółką przez telefon. To jest u nas naturalne i częste konflikty pojawiające się w relacji wynikają też z nieznajomości tego faktu. No, na przykład taka sytuacja: żona wychodzi na spotkanie, a mąż zostaje w domu i ma za zadanie przypilnować dzieci. Ona wówczas często oczekuje, że mężczyzna dodatkowo zauważy nieporządek w domu, jakiś bałagan i postanowi trochę chociaż trochę posprzątać. On natomiast otrzymał konkretne polecenie zajmij się dziećmi i nic ponad to nie wykona. Żona po spotkaniu wraca do domu i denerwuje się strasznie, że on nic więcej nie zrobił, nie pomógł jej w pracach domowych, w ogóle się nie zaangażował, nic tylko siedział i pilnował dzieci. A jest bardzo dumny z siebie, że wywiązał się z powierzonego mu zadania, przypilnował te dzieci i kompletnie nie może zrozumieć jej pretensji. Ta wielozadaniowość kobiety poniekąd łączy się też z inną cechą, a mianowicie z brakiem umiejętności myślenia o niczym. Pani Magda Kleczyńska, autorka książki Obdarowani sobą, świetnie o tym mówi, bardzo mnie to interesuje, to jest świetne i idealnie obrazuje, jakby to, to wszystko. Kobiecy mózg porównuje do ekranu komputera, na którym jest spora ilość otwartych, aktywnych okienek. Można je umieścić w tle, ale nie da się wyłączyć w taki sposób, aby ekran stał się pusty. Kobieta nieustannie myśli o wielu kwestiach. Nie ma u nas jakby czegoś takiego jak potocznie zwany pusty przebieg. Ciągle coś przerabiamy, myślimy, że gdzieś to tam w tle pracuje. Kobieta nie posiada wpływu na to, że podczas danej rozmowy w głowie potrafi rozwiązywać już jakiś problem, nie wiem, przejmować się egzaminem, który zdaje za tydzień, albo coś jeszcze innego. To prawda, że reakcje emocjonalne można starać się opanowywać i w pewnym stopniu pilnować, ale pojawiające się myśli nie są zależne od decyzji kobiety. Kolejna ważna cecha kobieca to rozwiązywanie problemów przez mówienie o nich. Mężczyzna powinien wiedzieć, że w sytuacji, gdy żona zaczyna opowiadać o różnych sytuacjach, których była świadkiem, on nie musi tego rozwiązywać. Nie trzeba tego rozwiązywać. Dla kobiety jest najważniejsze, by on ją wysłuchał, by miała przed kim przedstawić swój tok myślenia i jednocześnie wypracować sobie swoje stanowisko wobec danej sytuacji. On musi to wiedzieć, że jego zadaniem jest wysłuchać. Ważne, by on skupił się na uczuciach, które w niej są i nie dają spokoju. Mówienie naprawdę ułatwia kobiecie myślenie. Przez mówienie różne rzeczy sobie właśnie wypracowujemy. I błąd popełnia ten mężczyzna, który przerywa swojej żonie w tym celu, by szybko podać konkretne rozwiązania. To sprawi najprawdopodobniej, że ona poczuje się niekochana, niewysłuchana i niezrozumiana i nie będzie chciała więcej opowiadać o tym, co się w niej dzieje. Kolejną też bardzo niezwykłą umiejętnością kobiety jest też domyślanie się. Ona potrafi między słowami i gestami rozpoznać o co komuś chodzi, jaką ktoś miał intencję, w jaki sposób można mu pomóc. W sytuacji, gdy mąż milczy, kobieta wie, że najprawdopodobniej on jest głodny, przeszedł trudny dzień w pracy, bądź ze względu na dane okoliczności nie może czegoś osiągnąć. Ona, poprzez empatyczne domyślanie się, widzi, że na przykład coś mu dolega. I ta kobieca umiejętność stanowi wyraźną taką międzypłciową różnicę, która wymaga zaakceptowania. Faceci nie mają czegoś takiego, więc możecie tego nie rozumieć. Ostatnie kobiece cechy, które poznamy w tym podcaście, to spostrzegawczość i pamiętanie drobiazgów. To szczególnie da się zauważyć podczas na przykład małżeńskich rozmów, tak mówi pan Jacek Pulikowski. Kobieta potrafi widzieć wszystko dookoła, a mąż dostrzega tylko to, co w danej chwili, w danej sytuacji może się przydać bądź ma jakieś znaczenie. Często kobieta pamięta wiele drobnych szczegółów z przeszłości, co on zrobił, czego nie powiedział itd., a dla mężczyzny, jakby to już nie ma absolutnie żadnej wartości: on tego nie pamięta, nie wie o co chodzi, ona pozostaje z czymś silnie związana emocjonalnie, a jemu wydaje się to kompletnie niepotrzebne i zbędne. A momentami nawet on wręcz uważa, że żona w taki sposób zaśmieca sobie umysł. Trzeba zrozumieć te różnice, by komunikacja w relacji nie powodowała takich, no niepotrzebnych ran, jakiegoś bólu z poczucia niezrozumienia. Dziękuję kochani za odsłuchanie tego podcastu. Słyszymy się już wkrótce w kolejnym odcinku. Jeszcze kilka odcinków przed nami, także czekajcie. Zapraszam serdecznie. Jeśli chcesz wesprzeć ten kanał, kliknij link w opisie. Za każde wsparcie bardzo, bardzo dziękuję. you